witam przy Mirku. Dzień dobry, Sebastianie. 15 października 2018 roku. Historyczny czas. Tak, Radom. Piękna, piękna słoneczna pogoda za oknem. Trwa lato cały czas. Dzień dobry Państwu. Mimo, że już mamy jesień. Mirek, w ten weekend, od piątku, byliśmy na sesjach wyjazdowych. Ja byłem u Jakuba Ławniczaka w Poznaniu, znanego blogera. Ja byłem w Warszawie. Miałem chęć uczestniczenia w konferencji u pana Jana Zbigniewa Potockiego, kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, oraz miałem również okoliczność spotkania się z bardzo zacnymi ludźmi w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego z fundacji Zielony Kazimierz, pana Strzępka, i powiem szczerze, tutaj po tym materiale nagramy jeszcze jeden specjalny materiał odnośnie energii człowieka i to, w jaki sposób możemy sami się leczyć. Niesamowite rzeczy tam widziałem. Widziałem efekty dosłownie po minucie, wiesz, jak wspaniale człowiek może samodzielnie się leczyć poprzez akupresurę. Rewelacja. No ale dobrze, powróćmy do tematu. W piątek, 12 września, tak jak powiedziałeś, miały miejsce dwa ważne wydarzenia w Warszawie. Pierwsze to była konferencja, właśnie o której powiesz zaraz i będzie z tego materiału opuszczony, pana Jana Potockiego, dotycząca reparacji wojennych dla Warszawy, o których mówią ludzie związani z panem Potockim, on sam zresztą, jego prawnicy także. To jest niebagatelna kwota 850 miliardów funtów. Niewyobrażalna kwota wręcz. Oczywiście myślę, że zniszczenia w Warszawie były dużo jeszcze większe, ale już nie mówię, bo sama tkanka ludzka to jest niepoliczalna rzecz. No ale o takich kwotach się mówi tutaj, pan Potocki mówi. A druga to była debata wyborcza, też z udziałem pana Jana Potockiego. I co ty powiesz o tym wszystkim? Co tam się wydarzyło? To znaczy, największy problem, powiem szczerze, jest w tym, że wokół wszystkiego jest stale ogromna manipulacja. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to jesteśmy oszukiwani naprawdę z każdej strony. Mówi się, że pan Potocki i druga RP jak najbardziej, ale szczerze, nie z panem Potockim w taki sposób na czele, ze względu na to, że on nas, Polaków, oszukuje. On nami, Polakami, manipuluje. To, co wyprawia się wokół tego, co on robi, to jest po prostu dziecinada. To jest dziecinada, bo to wszystko jest czarne na białym. Co prawda, wiesz, on mówi nam dokładnie to, co w ostatnim odcinku nawet mówiliśmy, że mówią nam dokładnie to, czego społeczeństwo oczekuje. Co społeczeństwo chce słyszeć, tak? Tak, dokładnie to. Poza tym oni starają się nas słuchać i w momencie, kiedy my rzucamy jakieś argumenty bądź odpowiednie potrzeby, oni to zaczynają wykorzystywać i w stosunku do nas używają. No bo to jest na tej zasadzie, tak, że jest rzucone hasło reparacji 850 miliardów funtów. Kiełbasa wyborcza. I tego nikt nie będzie zgłębiał, tak? Tylko w głowach zostanie zaprogramowana kwota. Potocki. Potocki, pieniądze, tak? Tak. Jest 850 miliardów, trzeba na niego zagłosować. Tak, dokładnie. I to jest cały czas ta metoda, którą wykorzystują kolejni podstawieni narodowi, tak? Wybrańcy w cudzysłowie, tak jak Kukiz niedawno i zresztą cały czas jeszcze. Tak, ale wcześniej wielu innych, Wałęsa i tak dalej, nie? Czuł już z nimi, nie? bo teraz właśnie rozmawiamy na temat pana Potockiego i partii drugiej RP, a w szczególności tej konferencji i jego kandydatury na stanowisko, tak, prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Sprawa jest następująca. W piątek, kiedy jechałem do Warszawy, dostałem telefon od jednej pani z zagranicy, która zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie, że konferencja została odwołana przez pana Potockiego. Ale ze względu na to, że ja już byłem pod samą Warszawą... Gdzie miała się ubyć ta konferencja?
W Warszawie u niego w biurze. Znaczy tam mają takie, proszę ciebie, salki u niego na piętrze. Jaki to adres jest? Jana Pawła II, 23. To jest w jakimś apartamentowcu, biurowcu? To jest, tak? To jest biurowiec, proszę ciebie, bodajże Atrium się to nazywa, jeśli się nie mylę. No ale to mniejsza z tym. To są po prostu, to jest gmach, proszę ciebie, biurowców. Znaczy się gmach pokoi do wynajęcia na biura, tak? Tak, tak? Na dole znajdują się sklepy i tam również masz takie małe salki bądź większe salki właśnie konferencyjne, gdzie możesz zaprosić prasę albo spotkania biznesowe prowadzić i temu podobne rzeczy. No, każdy jeden z nas może iść tam i wynająć sobie taką salkę, tak samo jak i biuro. Zresztą nawet te biura są wynajmowane tak czasowo, wiesz, także nie musisz mieć na miesiąc, na rok, czy tam nie wiadomo jaką umowę podpisać. Jeśli potrzebujesz biura, a na przykład prowadzisz firmę w domu, tak, no to umawiasz się tam, dostajesz, proszę ciebie, biuro, masz swoje miejsce, potrzebujesz zrobić małą konferencję, dostaniesz tam salkę, zapłacić za to i możesz po prostu na dzień wynająć i też już masz swoje biuro, wiesz. Piękne biuro, wiesz, w centrum samej Warszawy, gdzie naprawdę możesz przyjąć dostojnie partnerów biznesowych bądź na przykład pracy, tak jak tutaj w tym wypadku. Co się wydarzyło? No, tak jak powiedziałem, że konferencja została odwołana, ale mimo to, ze względu na to, że już byłem blisko, uznałem za stosowne, że skoro i tak już jestem, no to pojadę i sprawdzę. W międzyczasie jeszcze dostałem jeden telefon, gdzie powiedziano mi, że konferencja nie jest, znaczy nie tak, że ze względów bezpieczeństwa konferencja właśnie zostaje odwołana, a faktem nie tak. A powiedziano jeszcze, że ze względu na to, że bardzo dużo ludzi przybyło na tą konferencję, no już się uśmiecham, bo zaraz dojdę do tego, co było dalej. Ze względu na to, że bardzo dużo ludzi przybyło na tą konferencję, liczba miejsc jest ograniczona, tak? No to powiedzmy tak, jestem właśnie pod budynkiem, o czym zaraz pokażę właśnie relację bezpośrednio z live, bo specjalnie nagrałem to, żeby nie było, że ja właśnie manipuluję tutaj opinią publiczną, żeby nie było, że ja kłamię. Ja staram, tak jak mówię cały czas, że ja staram się cały czas pokazywać prawdę tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje. Ludzie mi zarzucają, tak, że nie staram się zrobić konfrontacji bezpośrednio z panem Potockim, a w tym momencie była właśnie taka okoliczność, taka możliwość, ze względu na to, że przybyła TVP Info oraz TVN24. No i nie zostałem wpuszczony. A ludzi było, tak jak przyszedłem 5 minut przed 12 na górę, na drugie piętro do pana Potockiego. W pokoju było, poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, czyli tych trzech prawników, mniejsza z tym, szczerze mówiąc, bo już nawet nie ma ochoty zastanawiać się, wiesz, więcej nad tymi ludźmi. Ale jakaś precyzja musi być, tak? Tak, ale robię to po raz ostatni, wiesz, i nie mam ochoty. Tutaj zadam na sam koniec jeszcze kilka pytań. Mam nadzieję, że się pan Potocki oraz pan Polakowski do tego ustosunkują. Również pani Cyparska. Ze względu na to, że są to, szczerze mówiąc, to są zarzuty w stosunku do tych osób, wiesz. Bo mi się, ja po prostu, nie tylko ja, ale większość ludzi, którzy wokół tej idei właśnie drugiej RP się zebrało, mamy po prostu dosyć oszustwa nas Polaków. Mamy dosyć manipulacji społeczeństwem, mamy dosyć porzucanie nam jakichś właśnie tak zwanych wydmuszek, tak jak ja to nazywałem, żeby nie używać jeszcze cięższych słów, tak. Bo nie chcę być przez kogoś później pociągany po sądach. Nie mam czasu na takie głupoty po prostu. I wątek mi uciekł. Co się wydarzyło, pytałem dalej. A nie, ile osób, właśnie. Siedem osób było w środku, ja byłem ósmy, ale zostałem zaraz wyproszony, o czym, tak jak powiedziałem, zaraz pokażemy materiał. I przyszły cztery osoby właśnie z tych dwóch telewizji, po dwie, kamerzysta i osoba z mikrofonem, tak. Czy
czyli cały czas jest. Czyli było 11 osób. Te telewizje, które mają być tylko po prostu, które nie pokażą czegoś niewygodnego. Znaczy było to tak, no ja wszedłem, jeszcze tej telewizji nie było, jeszcze nie przyszli. Był oczywiście Alex z Porozmawiajmy TV. Aleksa wpuścili? No Alex jak najbardziej przecież. Alex już był tam wcześniej, przygotowali sobie wszystko. Oczywiście. Także tam już było porozstawiane, co miało pozdrawiamy być. Pozdrawiamy Cię, Alex, tak, swoją drogą. Cześć. Tam już wszystko było ładnie porozstawiane, wiesz, wszystko przygotowane. Ja gdy wszedłem, oczywiście nie wyłączałem specjalnie telefonu, zostawiłem telefon włączony, żeby nie było właśnie, że naprawdę jakąś manipulację zrobię, czy cokolwiek takiego. Nie, wszedłem, chciałem rozłożyć kamerę. Pan Potocki automatycznie, gdy tylko mnie zobaczył, od razu do mnie podszedł, poprosił mnie na bok. Z grzeczności jak najbardziej, bo równie dobrze mógł mi się postawić, ze względu na to, że rzeczywiście i mamy to na materiałach, także pan Potocki zapraszał wszystkie telewizje, również te internetowe. My jako, że posiadamy własny program internetowy, jesteśmy również już tak zwaną telewizją internetową, gdzie to zaproszenie również było skierowane do nas, prawda? Oczywiście. I mógłbym się postawić i nie wychodzić. Ale szczerze, szkoda tej dobrej energii naszej, wiesz, którą chcemy przekazać właśnie społeczeństwu, chcemy pokazać, że nie musimy walczyć z oszustami, to oni będą walczyli z nami, wiesz, oni będą zawsze walczyli z prawdą, a my, osoby właśnie głoszące prawdę, pokazujący te wszystkie kłamstwa i oszustwa, którymi oni nas manipulują, będziemy dalej tą dobrą energię wszystkim przekazywali. I tak jak mówię, zostałem wyproszony. Pan Potocki powiedział mi, że ze względu na to, że ja nie mówię tak jak, czyli mówię inaczej, zakończył, nie chciał powiedzieć głośno, bo zwrócił uwagę na to, że nagrywam cały czas to, po prostu nie powiedział dokładnie, że w jaki sposób ja to robię, w jaki sposób mówię, tak, jakich słów używam. Po prostu wolał to przemilczeć, ale powiedział mi wyraźnie, że to nie jest dla wszystkich, że to było czy tam przejęzyczenie, czy coś w tym stylu, wiesz, powiedział. A potem, gdy pan, który tam koło tego również urzędował, ja go znam tak, ale nazwiska nie pamiętam, ani nie jestem w stanie powiedzieć, na materiale go będzie widać. Wyszedł do mnie bardzo grzeczny, bardzo miły, naprawdę człowiek. W momencie, kiedy właśnie przyszła ta telewizja mainstreamowa, tak, czyli TVN24 i TVP Info, porozmawialiśmy tam jeszcze na zewnątrz. Ja też powiedziałem, że konferencja jest odwołana. Ten człowiek również potwierdził dokładnie te same słowa, ale przedtem jeszcze do środka na moment powiedział Potockiemu, że przyjechało TVN właśnie 24 i TVP Info. I Potocki wyszedł jeszcze raz, zaprosił ich tam do środka, ale mnie absolutnie już nie. Ale wiadomo też i dlaczego. Zresztą zapytałem się Potockiego, czy ma coś do ukrycia przed nami. No nie mam, ale uciekł, wiesz, już nie chciał po prostu więcej rozmawiać, nie chciał udzielać żadnych informacji, nie chciał odpowiadać na żadne pytania jak najbardziej. Ja nie zostałem wpuszczony ze względu na to, że no mam takie drobne naprawdę pytania, ale uważam szczerze, że są to pytania bardzo ważne dla nas, nurtujące nas od samego początku. Już nawet nie wspominam o tej jego nominacji, wiesz, tylko o takich właśnie, takich zwykłych, normalnych teraz codziennych, powiem, pytania, które po prostu na bieżąco są rozgrywane, wiesz, te mistrzostwa, jak to nazwę, nie? Żeby znów po prostu urobić Polaków na kolejne kilka lat. No tak, jak najbardziej. Żeby tak ciągnąć po prostu tą tkankę, która teraz się budzi gdzieś tam między sobą, żeby znów tych ludzi wprowadzić w błąd, tak i tak dalej. Sebastian, nazwę to trochę inaczej. Utrzymaniem władzy. Nieważne, tak, tak. Nieważne kto, nieważne jak, ważne, aby nie oddać nikomu władzy. Musimy ich trzymać w garści, oni mają się słuchać, mają być podporządkowani, mają być posłuszni, mają wykonywać, mają pracować, a my będziemy szczęśliwi. O, to są takie ich podejścia, bo to jest wyraźne, wiesz? To jest nieważne, kto tą władzę będzie miał. Ważne, aby nad społeczeństwem, ważne, aby nad człowiekiem ten drugi człowiek posiadał władzę. Tak. Czy chcecie, aby ktoś wami rządził? Dobrze to powiedziałeś. Dobrze to powiedziałeś, Mirek. Jedno słowo padło takie bardzo ważne, posłuszeństwo.
Ja się odniosę do tego słowa w kontekście tego, że zaczyna się fala hejtu na nas, że jesteśmy ludźmi służb, tak? Tak, ja jestem człowiekiem służb, byłem wyższym oficerem służb, byłem szkolony za granicą, w Anglii, w Hiszpanii, jeździłem na misje pokojowe z ramienia służb. I co? Przeciwstawiłem się tym służbom, właśnie było nieposłuszeństwo z mojej strony. Zniszczono mnie życie, wsadzono mnie do więzienia, niszczone jest dalej moje życie, niszczony jest mój mały syn, który ma 6 lat, którego nie widzę od 3 lat. Także ja jestem ze służb, rzeczywiście. Tylko byłem nieposłuszny wobec tych służb, bo wobec służb nie można być nieposłusznym. Tak samo chciano mnie zabić, mogę to otwarcie powiedzieć. Teraz tutaj na nas się też przepacza fala hejtu, że wyzywa się nas od gejów, pedofilii, jakieś inne po prostu są używane epitety, tak? To właśnie dlatego, że jesteśmy nieposłuszni. To poprzez prawdę, wiesz? Ze względu na to, że gdy człowiek zaczyna głosić prawdę, to ci oszuści, kłamcy, oni będą robili wszystko, aby ciebie postawić w świetle, wiesz, by wśród opinii publicznej, a to za wariata, a to tak, rzeczywiście całkowicie tak niezrównoważonego psychicznie, tak albo cię w jakikolwiek inny sposób zbezcześcić z błotem najlepiej, wiesz, żeby ludzie odbierali ciebie paskudnie, żebyś ty był ten właśnie złym, a oni są wtedy tacy, wiesz, wspaniali, dobrzy, sprawiający, wiesz, wrażenie tych świeckich ludzi, wiesz? Ludzie kochani. Tak, to się dzieje na każdym poziomie, już w sądach powszechnych, w prokuraturach. A to Kościół właśnie, a to sędziowie, wszędzie. Słuchaj, jeśli chodzi o policję, to tylko i wyłącznie te najwyższe stołki, albo ludzie, którzy chcą, nie tak. No tak, dostali jest... kiedyś w dupę, wiesz? Często, gęsto jest tak, że u policjantów się trafia to i wiesz o tym doskonale, bo też właśnie z takiego kręgu ludzi wychodzisz, że młodzi ludzie, jak byli właśnie małolatami, wiesz, dostawali w dupę, a potem idą właśnie do takiej instytucji, do takich służb i ze względu na to, że oni zakładają mundur, dostają broń, wiesz, jeszcze tutaj do dupy, żeby miał właśnie taką władzę, wiesz, żeby tak, poczuł się tak. Silny, on wychodzi na ulicę i on zaczyna pokazywać swoją dostojność, swoją wyższość nad tym innym człowiekiem. Ale jaki on jest wyższy? Tak, dokładnie. On jest... Tak samo powinien dostać w łeb za każdy... On ma służyć, tak? Zgodnie z przysięgą, zgodnie ze zobowiązaniem. Powinien dostać niestety, każdy nie, jeden. Niestety nie służy ludziom. Nie posłuchaj, służy ludziom, to moje... Służy. Moje zdanie jest na przykład takie, jeśli chodzi właśnie o policję, o służby, czy to wojsko, to jest naprawdę nieistotne w tym momencie. Tak samo sędzia czy prokurator, nikt nie może mieć nad drugim człowiekiem władzy. Jeśli byłbym policjantem, to robiłbym wszystko, aby naprawdę na ulicach był fajny porządek, tak, po to właśnie, aby pomagać, po to, aby ci ludzie czuli się bezpieczni, a nie po to, że jak oni mnie widzą, to oni mnie nienawidzą. Ja chciałbym, aby mnie właśnie lubili, ja chciałbym, aby było zaufanie właśnie do tego policjanta. Ja chciałbym, aby sędzia był również osobą zaufaną, żeby tym ludziom naprawdę można było zaufać, że jak jest jakiś spór, albo naprawdę ktoś popełni jakieś przestępstwo, to że ta osoba będzie stała na straży prawa, wiesz, i w momencie, kiedy społeczeństwo jest zagrożone, tak, to oni w tym momencie zaczynają działać. Tylko i wyłącznie w taki sposób takie służby powinny działać, a nie w żaden sposób inny. Nie dla własnych celów. Nigdy w życiu dla własnych celów. Każdy jeden, czy policjant, czy prokurator, czy sędzia, który działa dla własnych celów, powinien natychmiast zostać wydalony ze służby, a najlepiej w szczególności do tych, którzy popełniali właśnie przestępstwa i nadal popełniają, automatycznie do żywocia. Ja bym walił do żywocia i ciężkie roboty, bardzo ciężkie roboty na rzecz społeczeństwa. W momencie, kiedy tam po 10 czy 15 latach, jakby naprawdę popieram, człowiek zobaczył, że oni się uspokoili, że oni zaczynają nawet w tym społeczeństwie, proszę ciebie, tam wewnątrz normalnie współpracować, normalnie działać i być pomocny jeden drugiemu jako człowiek, dopiero wtedy można byłoby się zastanowić, że warunkowo można byłoby taką osobę zwolnić. Ale w żadnym innym przypadku. Szczerze mówiąc, jest teraz, powstał pod takim bractwem liderów, wiesz, no to jest ciekawa organizacja, zrzesza naprawdę bardzo interesujących ludzi, ludzi biznesu, ludzi prawa, naprawdę, naprawdę wielu, wielu wspaniałych takich liderów, wiesz, lekarzy również i tam powstał teraz
został powołany Krajowy Sąd Obywatelski oraz Międzynarodowy Sąd Obywatelski, gdzie już powoływani są również sędziowie pokoju międzynarodowi, ale również są już 20 sędziów pokoju krajowych. Dostałem również propozycję kandydowania na takiego sędziego pokoju. I jeśli społeczeństwo będzie chciało, abym taką funkcję objął, szczerze, czuję się nawet na tyle silny, żeby taką funkcję objąć i naprawdę pracować na naszą rzecz, na rzecz społeczeństwa, na rzecz Polaków, na rzecz obywateli. Naprawdę czuję nawet taką wewnętrzną potrzebę. Zresztą to, co robię, to jest właśnie dokładnie to. Mirek, zadaj te pytania, które chciałeś zadać. Panu Potockiemu, czy ludziom związanym z panem Potockim, zanim zadam te pytania, wiesz, Sebastian, to ja zapraszam państwa na te dwa takie filmiki, które właśnie zrobiłem. Pierwszy w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy i udałem się pod samo biuro, a drugi no parę minut po tym, jak wyszedłem stamtąd. Dobra, oglądamy w takim razie. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ma odbyć się o godzinie 12 transmisja bezpośrednia z konferencji u pana Jana Zbigniewa Potockiego. I znajdujemy się właśnie przed gmachem budynku do jego biura. W ostatniej chwili, przed około godziną, otrzymałem informację, że prawdopodobnie ta konferencja ma zostać odwołana. Ale czy tak rzeczywiście będzie, tego jeszcze nie wiem. Byłem co prawda już w środku, w budynku, ale nic się tam na razie nie dzieje. Stoję na zewnątrz, też żadnego większego zamieszania nie widzę. A powiem szczerze, w związku z takimi reparacjami, to muszę przyznać, że powinno być naprawdę tutaj sporo osób i powinno się dużo dziać. Tym bardziej, że takie ostre zapowiedzi i prośby pana Potockiego względem pojawienia się tutaj większej ilości kamer powinny być wzięte w tym momencie pod uwagę, no ale niestety, jak widać, nic takiego się tutaj nie dzieje. Proszę bardzo, tutaj za mną znajduje się budynek, w którym pan Potocki swoje biuro i gdzie zaraz wejdziemy do środka, dowiemy się, czy właśnie taka konferencja się odbędzie. Moi drodzy, podobno to ma być historyczna chwila, no więc bądźmy przy tym, tak? Nie będę wyłączał kamery. Mam nadzieję, że nie rozłączy się. Zobaczymy. Dzień dobry. Ja do pana Potockiego. Arak. Mirosław. Wiadomo coś państwu na temat konferencji o 12? Wiemy tylko, że będzie, ale szczegółów nie znamy. Dobrze. I później poproszę o zwrot karty. Dziękuję. Dziękuję. No to moi drodzy, jesteśmy w środku. Jedziemy teraz na drugie piętro do pana Potockiego. Będę widzieć, także prawdopodobnie może nas rozłączyć, ale jeśli nie, to zobaczymy, co będzie dalej. Wprawmy się trochę. Dzień dobry. Proszę pani o sprawie tej konferencji u pana Potockiego. Dziękuję. Dzień dobry.
oczywiście. No wszystkie telewizje są. Nie, telewizje stacjonarne. Nie, internetowe również. Nie, to było coś innego. Wyraźnie było słychać, co pan mówi, panie Potocki. Ja my znamy się. Ma pan znaczy się coś do ukrycia przed nami? Nie, to nagrywam. Oczywiście, że nagrywam, jak najbardziej. Pan jest zaproszony na to, ponieważ pan nie jest żadną telewizją dla mnie. Jakąkolwiek wartościową, że pan takie rzeczy opowiada w tej telewizji, że kochany człowiek słucha. Ja mówię tylko to, co widzę. Przepraszam. Nie wszyscy się zbawiono, przepraszam w takim razie, bo to będzie to zaraz sypało. No pan tutaj akurat niczym nie zawinił. Panowie blokują drzwi do tego, ale panowie są. No tak, oczywiście, tylko że nie wszyscy mogą wchodzić, nie? Zwołali konferencję, doszło do was mail? Nie. Jakby doszedł, to byśmy nigdy nie przyjeżdżali. Tak się domyśliłem właśnie. Do nikogo nie doszło. Nie ma konferencji, tak? Panowie są 24, tak? Niestety przykro mi bardzo, a jeszcze bardziej mi nie, bo że to nie wychodzi tak, jak powinno wyjść. No dobrze, rozumiemy. Czekajcie, to ja się dopytam. Także jak widzicie, drodzy Państwo, nie ma tak, jak powinno być. Linii nie ma. Ona była bo? Ze względu bezpieczeństwa. Ja myślę, ze względu na to, że mogą paść bardzo ciężkie pytania. Proszę bardzo, TVN24 również jest. Tam panowie siedzą w środku. Wszystko będzie tak, cała rozmowa będzie ujemna. Całe spotkanie, ale w tej chwili będę zadecydował, że będzie. Kto zadecydował? Pan prezydent. Że będzie na to, że jest tak, jak jest. Bo kiedy nasz pan zagadkowo mówi, nie wiem, co ma pan w redakcji. TVN zapraszamy. Proszę powiedzieć, czy się to odbędzie, czy nie? Proszę bardzo. A to nie tylko TVN, to jest taką wejście. To proszę bardzo. Wszystko się zmienia, w której dostąpi, jak pan dzisiaj. No to, jak ktoś jest jeszcze zainteresowany, to ja mam tutaj jeszcze takie jedno ważne pytanie, które możecie zadać. Tak? Słucham pana. Ale to nie do pana. Aha, no dobra. Także moi drodzy, wprowadzili TVN24, a mnie wyproszono, ze względu na to, że mam informacje, które mogą tutaj troszeczkę namieszać, ale to mimo wszystko. Dziękuję serdecznie. Ja poczekam na tych Państwa na zewnątrz. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia Pani. No to widzieliście sami, żeby nie było. Ze względu na to, że człowiek ma bardzo dużo informacji na temat tego, co się dzieje wokół pana Potockiego, w jaki sposób to wszystko się kręciło, w jaki sposób się to wszystko rozwinęło, bądź rozwijało, zostałem wyproszony z uwagi zapewne na to, na fakt, że będę zadawał bardzo trudne pytania, na które sobie mogą bezpośrednio w relacji, szczególnie na żywo, po prostu nie poradzić. No ale mniejsza z tym. Powiedziałem, że zejdę na dół, poczekam, zobaczymy. Dzień dobry. Moi drodzy. I cóż mam powiedzieć? Chyba się coś zacięło. Dobra. Proszę bardzo, daję kartę. Dziękuję. Moi drodzy, teraz takie właśnie drobne pytanie. Czy pan Potocki z obawy przed tym, że zacznę zadawać bardzo trudne i ciężkie pytania, na które nie będzie w stanie sobie poradzić i odpowiedzieć,
Czy to właśnie dlatego zostałem wyproszony? Zresztą sami widzieliście, nie było niczego, co bym mógł ukrywać. No cóż mam powiedzieć, no. Zdawałem sobie z tego sprawę, że taki przypadek może właśnie nastąpić. No i się tak stało, tak jak mówiłem. Także, kochani, to nie to, że ja próbuję cokolwiek, gdziekolwiek manipulować, że ja staram się tutaj namieszać gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób. Mam po prostu informacje, o których niewiele osób wie, a nawet jeśli już wiedzą bądź słyszeli, to nadal nie chcą w to po prostu uwierzyć. Chciałem teraz przed kamerami, przed państwem zadać właśnie te kilka pytań, ale jak widzicie, no niestety nie dano mi tej możliwości. No. Na tę chwilę dziękuję wszystkim za uwagę. Ja poczekam tutaj, aż konferencja dobiegnie końca. Postaram się porozmawiać tutaj z TVN24, tam jest również TVP Info. Zorientujemy się w takim razie w sytuacji, co będzie się działo, jak odbyła się konferencja, jakie padały pytania, bo przypuszczam, że jest wiele pytań, na które po prostu nie zostały zadane w danym momencie. A ja może przedstawię ten całokształt jeszcze w innym świetle, po prostu w innej sytuacji. Ja raz jeszcze wszystkim ślicznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie i postaram się odezwać później. Do zobaczenia. Witam państwa serdecznie po raz kolejny. W dniu dzisiejszym mamy piękną pogodę. Znajdujemy się w Warszawie pod gmachem budynku, w którym mieści się biuro pana Jana Zbigniewa Potockiego, osoby kandydującej na fotel prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W dniu dzisiejszym odbyła się tu konferencja prasowa, na którą pan Potocki zgodnie z filmem, który został umieszczony na YouTube, ale również i na Facebooku i innych kanałach społecznościowych, informował, że na tą konferencję mogą przyjść wszystkie prywatne telewizje mainstreamowe, jak również zwykłe telewizje internetowe, bądź osoby, które prowadzą jakieś blogi i temu podobne rzeczy. W dniu dzisiejszym również pan Potocki, dowiedziawszy się, że moja osoba znajdzie się również na tej konferencji, postanowił odwołać konferencję. Konferencja oczywiście nie została odwołana, odbyła się, ale na jego profilu jest na tę chwilę widoczne, że ta konferencja miała być odwołana. Jest to kolejne oszustwo, którego pan Potocki się dopuszcza na naszym narodzie polskim. To jedna sprawa. Druga, rozmawiałem z panem kamerzystą z TVN24, który w ogóle nie jest zainteresowany, szczerze mówiąc, osobą pana Potockiego. Mało tego, jak zapytał się mnie, czy pan Potocki chce zostać prezydentem, no, odpowiadając tak, po prostu się uśmiechnął i nie chciał naprawdę dalej więcej rozmawiać. Nie wiem, co było na tej konferencji. Mam nadzieję, że będziemy to mogli obejrzeć w całości na YouTube. Oraz również to, w jaki sposób zostałem wyproszony przez pana Potockiego. Słuchajcie, wielu ludzi wręcz prosiło się o taką konfrontację mojej osoby z osobą pana Potockiego. Jak widzicie doskonale, chciałem, aby coś takiego nastąpiło. Niestety pan Potocki zrezygnował z tej możliwości, w szczególności przed kamerami, aby wszyscy naprawdę mogli to zobaczyć. I ze względu na, tak jak mi to powiedziano na górze, pod pokojem, w którym odbyła się konferencja, ze względu na bezpieczeństwo konferencji, to znaczy, przepraszam, czy jestem terrorystą, wyglądam jak terrorysta, nie mam ani broni przy sobie, ani niczego innego oprócz kamery i telefonu. No i oczywiście siebie samego. Ze względu na bezpieczeństwo konferencja została odwołana. Jak doskonale państwo widzieli w poprzedniej mojej krótkiej relacji, live stream, konferencja się odbyła,
i była tylko i wyłącznie dla tak zwanych wybrańców, czyli osób, które bądź telewizji, które nie posiadają pełnych informacji na temat tego, w jaki sposób cała partia drugiej RP oraz pan Potocki wokół tego działali. Jest mi bardzo przykro z udaremnienia właśnie takiej możliwości bezpośredniej konfrontacji pomiędzy mną a panem Potockim ze względu na fakt, że staram się, jak widzicie, po prostu podążać za prawdą. Nie zależy mi na żadnej władzy, nie zależy mi na żadnej sławie. Dla mnie jest tylko istotne to, abyśmy my, Polacy, nie byli więcej przez nikogo oszukiwani. Cały czas o tym mówię, dążę do tego, aby wokół nas tworzyły się możliwości i sytuacje, które pozwolą nam wreszcie na normalny rozwój, gdzie nie będzie możliwości, aby ktokolwiek ingerował w nas samych, aby ktokolwiek nami rządził, abyśmy zaczęli wreszcie samodzielnie o sobie decydować. Jest wiele aspektów w życiu, które tacy właśnie ludzie, między innymi właśnie pokroju pana Potockiego, ale również wielu innych, będą robili wszystko, aby poprzez manipulacje, jakie się dopuszczają, upieprzyć nam życie, tak prawdę mówiąc, bo naprawdę upieprzyć nam życie. Robią wszystko, abyśmy nie mieli możliwości samorozwoju. Robią wszystko, aby w jakikolwiek sposób tą władzę utrzymać. Jak nie przez Wolka, to przez innego trola. I tak w kółko Macieju. I tak będą się właśnie toczyły boje pomiędzy nami ze względu na to, że staramy się takim ludziom zaufać. Zamiast zaufać sobie samym. Zamiast zaufać osobom, które robią wszystko, aby tą prawdę właśnie ujawniać i aby nie było pomiędzy nami dalszych jakichkolwiek konfliktów. Zależy mi bardzo na tym, abyśmy my wspólnie, my Polacy, wreszcie zaczęli ze sobą spokojnie rozmawiać, aby ten dialog pomiędzy nami zaczął płynnie się rozwijać. Nie podoba mi się, że podrzucają nam służby tutaj takich i innych troli, którzy starają się w jakikolwiek sposób nas omamić poprzez piękne słówka, bądź rzucając nam pasy wyborcze, takie właśnie jak 500+, bądź tak jak w chwili obecnej u pana Potockiego 850 miliardów za pośrednictwem sądu arbitrażowego i jakichś śmiesznych adwokatów, którzy maczają cały czas paluszki w tym, aby nas omamić pięknymi słówkami. Kochani, to nie przez piękne słówka mamy tych ludzi szanować, tylko poprzez ich czyny. Niestety, ale tak jak cały czas wszystkim o tym głoszę, tak jak cały czas staram się, aby ta prawda wyszła na jaw, ani pan Potocki, ani nikt inny z tych osób, które nam są prezentowane, nie jest w stanie nam pomóc. Jeśli my sami nie zaczniemy wokół siebie budować odpowiednich struktur, to osoby tego pokroju jak pan Potocki, który uważa siebie za hrabiego oraz posiada papier, który szczerze mówiąc nie jest w pełni wiarygodny, nie jest w pełni wiarygodny, że otrzymał nominację od Juliusza Nowiny Sokolnickiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to przyszedł czas, abyśmy tych wszystkich ludzi dobrze naprawdę przyglądali. Dobrze ich sprawdzali od początku do samego końca. Powiem wam, że nie zamierzałem tego robić w taki sposób. Chciałem, aby to się naprawdę dobrze wszystko rozwinęło. Niestety nie pozwalają nam. Nie pozwalają nam ze względu na fakt, że gdybyśmy przy tej idei, która tam zaczęła powstawać, zaczęli na terenie całej Polski organizować się i tworzyć prawdziwe struktury, wiadomym by było, że władza zostałaby im odebrana. Tutaj nie chodzi w tym momencie o sam PiS, o PO czy kogokolwiek innych. To wszystko to są służby, oni wszyscy ze sobą współpracują. Czy w takim, czy w innym aspekcie wszyscy są tacy sami. Wszyscy. Od samego początku do samego końca. Kochani,
przyjdzie moment, i to już niedługo, że połączymy wszyscy swoje siły, że wspólnie zaczniemy odzyskiwać naszą Polskę, że osoby pokroju takiego jak tutaj ten pan, który nie pozwolił mi zadać pytań, na które od wielu miesięcy staramy się uzyskać odpowiedzi, lecz jesteśmy cały czas zbywani bądź całkowicie olewani, a ludzie, którzy wokół tej pięknej idei drugiej RP zaczęli się zbierać, po prostu nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę w trawie piszczy. Ja zbieram się w tej chwili z powrotem do samochodu, ze względu na to, że tutaj nie dało rady nic uzyskać. Także jak widzicie, ja zgodnie z życzeniem państwa, zgodnie z życzeniem facebookowiczów, youtuberów, nie miałem żadnego problemu z tym, aby skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą pana Potockiego, bądź z tą prawdą, którą on głosi, albo kłamstwem, które poprzez odpowiednie manipulowanie słowami wygląda jak prawda. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za wysłuchanie. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Mirek, wiem, że masz ze sobą kopię kilku dokumentów. Co to są za dokumenty? Czy możesz powiedzieć? Znaczy się, no jak wszyscy widzieli, ty również oglądałeś przed chwileczką ten film. Sprawa dotyczy, tak szczerze mówiąc, najbardziej tej nominacji, znaczy się przekazania władzy przez Sokolnickiego panu Potockiemu. Ja tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś, mam kopię takiego dokumentu i tutaj mam, poczekaj sekundkę, pokażę zaraz do kamery, żeby nie było. Ja pokażę może jeden, drugi, tak. Poczekaj, to najpierw pokażmy kopię przekazania właśnie władzy przez Zalewskiego dla Juliusza Sokolnickiego, tak? To jest oryginalny dokument, tak? Zgodłem z... Proszę bardzo. Tutaj na górze znajduje się właśnie orzeł wybity, tak? Żeby nie było. Oraz duża pieczęć Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast tutaj jest właśnie... Jaki to jest dokument, powiedz jeszcze? No to jest dokument tej nominacji przez, znaczy się nadanej Potockiemu przez Juliusza Sokolnickiego. Czyli jak gdyby kontynuacja, tam mamy 1971 rok, Zalewski przekazuje władzę Sokolnickiemu, tak? Dokładnie. Sokolnicki jest jak gdyby tym prezydentem do 2009 i w 2009 roku niby tym pismem, tak? Tylko już bez godła, bez pieczęci, bez niczego, tylko pismem ceduje tą kontynuację tej prezydentury, tak, na Potockiego, tak? To pokażę tutaj państwu. I tak dla porównania, o, proszę bardzo, najpierw proszę sobie tak zobaczyć, a tutaj jeszcze raz pokażę dla porównania, żeby nie było. Proszę, teraz dwa pisma wyglądają właśnie dokładnie w taki sposób. Także, jak państwo widzą, tutaj na górze mamy wybitego orzełka oraz dużą pieczęć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a na tym piśmie, gdzie podobno właśnie Sokolnicki przekazał władzę, nie znajduje się już nic, tam nie ma nic. Co prawda istnieje potwierdzenie podpisu pana Sokolnickiego, ale nie ma uwiarygodnienia treści, jaka znajduje się na właśnie takim piśmie. Czyli nie ma potwierdzenia tego, że rzeczywiście Sokolnicki przekazał władzę panu Potockiemu. To jest ta, szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy dla nas wszystkich najważniejsza kwestia, tak? A Mirek, a jak się odniesiesz? Ja widziałem film też blogera naszego znajomego Pola Lechickiego odnośnie tego, że Jan Hrabia Potocki rzeczywisty mieszka gdzieś w Szwecji w tej chwili. Powiem ci, że właśnie oglądałem to i tak prawdę mówiąc, ja nie znam przeszłości obecnego, tutaj nam pokazywanego pana Potockiego. Ja nie wiem, czy rzeczywiście jest to pan Potocki, ja nie znam jego przeszłości, ja nie wiem, gdzie on się wychowywał, ja nie wiem, do jakiej szkoły chodził, ja nie wiem nic o nim.
też powinniśmy zadać takie pytanie panu, to ja już zadaję takie pytanie. Jak pan się odniesie, panie Janie, do tego filmu, który krąży na internecie, który umieścił i nagrał Marcin Pol-Lechicki, znany bloger internetowy, gdzie jest przedstawiony kto inny jako ten hrabia Jan Potocki. Tak. Co pan powie, panie Janie Potocki, na to? No bo ja jestem bardzo ciekawy odpowiedzi. No to powie nam, bo nie znam pana historii. Ja coś już takiego podobnego słyszałem, wiesz, i nie wiem czy akurat ten tutaj urzędujący w Polsce, no tak to zacznę mówić, wiesz, urzędujący w Polsce Jan Zbigniew z przydomkiem hrabia Potocki. Jestem hrabią, tak? Właśnie, jest rzeczywistym hrabią Potockim, wiesz? Czy nie jest? Czy tym hrabią nie jest ten właśnie z filmu Pola Lechickiego, tak? No powiem ci, że bardzo, bardzo do tego pasuje, ze względu nawet na to, w jaki sposób on tam się obnosi do tego wszystkiego, jak go ludzie tam traktują, wiesz? Tak, ten film był naprawdę rzetelnie zrobiony. Bardzo rzetelnie. Proponuję, żebyście państwo zobaczyli ten film, można go znaleźć. Postaram się znaleźć może jeszcze ten filmik. Dasz link? Chyba, że właśnie znajdziesz ty więcej troszeczkę czasu, bo ja naprawdę ostatnio jestem strasznie zabiegany. Umieścisz link, wiesz, pod dzisiejszym materiałem. Tak, dokładnie. Do tego filmu. Co tam masz jeszcze, powiedz, z dokumentów? Wiesz, chciałem się odnieść troszeczkę do tego sądu arbitrażowego, ale tak szczerze mówiąc to bardzo mi zależy na tych bieżących takich sprawach. Także mówimy tutaj o tych reparacjach wojennych. Mowa jest również o tych wyborach, wiesz. I dziwi mnie na przykład fakt, zanim przejdę dalej do tych reparacji wojennych, dziwi mnie fakt, że na tej konferencji, proszę ja ciebie, w studiu telewizyjnym żaden z kandydatów nie powiedział nic o tych braciach w starszej wierze, ja to tak nazwę, tak? O tych braciach w starszej wierze, tylko każdy rzucał takie dziwne teksty, wiesz, które będą, jakby to powiedzieć, taką marchewką na kiju, wiesz, dla tych wyborców, nie? Ale nikt nie powiedział o tym rzeczywistym problemie. Zobacz, pan Potocki w internecie jest taki głośny, tak bardzo mówi tak o Żydach i syjonistach i o tym, co się dzieje i jak się dzieje, a zobacz, miał szansę wypowiedzenia się w telewizji i nie wykorzystał tego. Ba, mało tego, nie powiedział nic o reparacjach wojennych. Nic, nawet słowem nie wspomniał. Więc o co tu chodzi? A to przecież takie jego hasło wyborcze, tak? W internecie. Więc chodzi o to, co o te reparacje. Dlaczego? Panie Potocki, dlaczego pan tam w telewizji tego nie powiedział? Bo co? Zaczęliby się śmiać? Czy co by było? Naprawdę jestem ciekaw odpowiedzi na takie pytanie. Bardzo jestem ciekaw. I mam nadzieję, że państwo również tego są ciekawi. Bo powiem szczerze, to jest bardzo istotny aspekt ze względu na to, że on i osoby właśnie z jego kręgu starają się za wszelką cenę skusić nas, tak? Skusić nas na tą kiełbasę, którą nam rzucają, czyli te 850 milionów, tak? Miliardów, przepraszam, 850 miliardów funtów tylko za samą Warszawę. I co ciekawsze, to może wziąć tylko i wyłącznie prezydent Warszawy, ale za pośrednictwem prezydenta drugiej RP, czyli jeśli pan Potocki otrzyma to, tak, to on musi być tym prezydentem Warszawy ze względu na to, że tylko prezydent Warszawy może te środki wykorzystać, a gdyby prezydent drugiej RP, czyli pan Potocki, nie został prezydentem Warszawy, to tak jak on sam powiedział, wiesz, w jego wypowiedzi, te pieniądze przejmie królowa Wielkiej Brytanii ze względu na prawo, jakie tam egzystuje, tak? A jeśli nie, to on przekaże na te pieniądze, ludzie kochani, on przekaże te pieniądze na fundację, która znajduje się w Anglii, tak? I to ta fundacja, z tego co ja już nawet wiem, że w ogóle nie wiem, czy już powstała, czy w ogóle dopiero ma powstać, również gdzieś tam za pośrednictwem Paza i czy tam Pazia
i wspólników jego i ona ma być w Anglii. Dlaczego? Dlaczego to nie będzie polska fundacja, proszę ciebie, i to w Polsce te pieniądze nie będą obracane, tak? I nie będzie to działało na rzecz Polaków, tutaj obywateli w Polsce, proszę ciebie, na rzecz polskiej gospodarki, tylko gdzieś tam w Anglii i gdzieś tam na człowieczeństwo. Panie Potocki, pieprzy pan głupoty i myśli pan, że z nas idiotów zrobi? Ja wiem, że pan mówi, że my Polacy jesteśmy idiotami i cymbałami i że my do niczego się nie nadajemy. A gówno prawda, mój drogi. Teraz dopiero zobaczycie. Wy tam dziści zobaczycie dopiero, w jaki sposób będziemy z wami tutaj tańczyć. Ja to tak ładnie nazywam, wiesz, tańczyć. Bo ja z nimi nie będę walczył, bo ja nie potrzebuję walczyć. Ze względu na to, że tak jak mówię, to już od kilku lat. Prawda nie potrzebuje walczyć, ale za to kłamstwo będzie się bronić. I to za wszelką cenę. A słuchaj, kto rzekomo ma te rzekome pieniądze, te rzekome reparacje odebrać w ogóle od Niemców, tak? No bo Niemcy zniszczyli Warszawę. Szczerze mówiąc, to... Jak to ma się odbyć w ogóle? Zobacz. Fizycznie. Zacznijmy od tego, że najpierw to państwo musi wyrazić zgodę. Że ono zapłaci temu, czy tamtemu, czy jeszcze komuś innemu. A tak szczerze mówiąc, to nie. Druga RP jako druga RP ma możliwość odzyskania tych pieniędzy i tu nie chodzi naprawdę, kochani, tu nie chodzi o żadną ciągłość, czy o cokolwiek innego. To wszystko to jest PIC, Bayer, fotomontaż. Co prawda pan Robert Majka doskonale zna się na prawie i temu, co się wokół tego wszystkiego wiąże, ale ja patrzę jeszcze na coś, o czym, gdzie na przykład pan Robert Majka, z wielkim szacunkiem, panie Robercie, bo uwielbiam pana za pańską szczerość i za to, w jaki sposób, jak bardzo prawym człowiekiem pan jest, ale są jeszcze różne inne aspekty w życiu, wiesz, na które po prostu nie wszyscy zwracają uwagę. I jest to właśnie prawo morskie, prawo handlowe i co najważniejsze, prawo naturalne. W związku właśnie, i odnoszę się teraz tutaj do najważniejszego prawa, prawa naturalnego, to my, jako naród polski, czyli mieszkańcy danego terenu, tak, który zajmowaliśmy w czasie wojny i w momencie, kiedy zostaliśmy napadnięci przez najeźdźców, tak, i zniszczyli nie tylko to, co już wcześniej wybudowaliśmy, ale również pomordowali to te pieniądze i jakiekolwiek odszkodowania nie należą się miastu, jako miastu. Nie ma prawa do tego, pan Potocki czy jakikolwiek inny prezydent. Te pieniądze należą się nam, Polakom, nam, obywatelom, którzy w tym czasie zamieszkiwali te tereny. Należą się im ich potomkom, czyli nam na dzień dzisiejszy. I tu nie mówię o sobie jako o sobie, tylko o nas, o wszystkich potomkach, którzy zamieszkiwali teren Polski w momencie, kiedy wybuchła wojna i zostało to wszystko zniszczone przez Niemców i przez innych, tak? Na tym to polega. Także ludzie kochani, nie dajcie się manipulować oszustom, bo to jest wszystko oszustwo. Oni robią z nas naprawdę idiotów. I albo zaczniemy prawdę. Zaczniemy o tej prawdzie głośno mówić. Albo dalej będziemy niewolnikami tego systemu i tych ludzi, którzy uzurpują sobie nad nami władzę. No bo to jest z tą kandydowaniem Potockiego teraz na prezydenta, to jest taka podobna sytuacja. Projekt Biedroń jest taki, nie? Projekt Biedroń. Nie przerywaj mnie, tak? Nie, absolutnie. Biedronia, wszyscy znają to nazwisko, tak? Jest prezydentem Koszalina w tej chwili, czyli startował w wyborach samorządowych, wygrał w Cuglach projekt Koszalin, czyli został prezydentem Koszalina i sprawdzili po prostu, jak to się przyjmie, ta po prostu manipulacja, programowanie w Biedronie. I teraz będzie startował w wyborach prezydenckich i to będzie kontynuacja jak gdyby cały czas tej samej władzy, przez kolejną podstawioną osobę, przez kolejny projekt Biedroń, tak? I ten Biedroń wygra te wybory prezydenckie. Podobna sytuacja będzie z Potockim. On może nie wygra wyborów w Warszawie, teraz na pewno ich nie wygra, ale już jest kreowany na to, żeby być kiedyś prezydentem Polski, rzeczywiście, w następnym roku i miałby duże szanse, gdyby to doszło tym torem. Ale to jest, tak jak powiedziałeś, to jest kontynuacja cały czas tej samej władzy, która trwa w tym kraju przez wiele dziesiątków lat.
Tak. I to nie jest polska władza. Nie. Nie. To są ludzie, którzy chcą nad społeczeństwem, wiesz, nad człowiekiem utrzymywać władzę. To są ludzie, którzy będą robili wszystko, aby nami, człowiekami, to tak, mi się to podoba, tak, człowiekami, manipulować, aby nami rządzić, aby nam mówić, jaką my mamy drogę obejmować, abyśmy my mogli się rozwijać tylko i wyłącznie w taki sposób, w jaki oni nam pozwolą, a nie w taki, jaką my czujemy potrzebę. Słuchajcie, mamy XXI wiek, już dzisiaj mogłyby samochody naprawdę latać, ze względu na to, że znamy przecież tajniki grawitacji, możemy to wszystko zmieniać niesamowicie. Za energię nie musielibyśmy płacić, bo ta energia jest za darmo. Energia jest w samym powietrzu. Ta energia znajduje się wszędzie. Człowiek jest cały zbudowany z energii. Za wodę. Kto by pomyślał, żeby za wodę płacić? Ludzie. Przecież my potrzebujemy normalnie wody do życia. Butelkę wody we Włoszech 8 euro płacą. Marką jakiejś tam modelki, czy aktorki, czy kogoś tam ostatnio gdzieś widziałem. 8 euro. Wow. Czyli za coś, co powinno być w ogóle za darmo, tak? Tak, tak. Woda, ile nas kosztuje, ta z kranu już w tej chwili jest prawie, niedługo będzie w cenie benzyny, kurczę. Tak. I to płacimy za to, co jest nasze. Tak samo jest z głodem, wiesz? Słuchajcie, mamy jedzenie jest wyrzucane, tak? Nawet z tych marketów, proszę ciebie, to jedzenie jest wyrzucane. Jest zakaz, są wprowadzone zakazy. Kto by pomyślał? Ludzie głodują, proszę ciebie, wiesz, albo mieszkają na ulicach i oni wprowadzają zakaz dania temu potrzebującemu, proszę ciebie, żywności, która zbliża się do... To jest generalnie nadmiar. Sztuczny głód. Chęci zysku, tak? Przez tych, którzy tak. Nami administrują, nami rządzą. Tak samo wywołana sztuczna bieda. Pan Potocki, panie Potocki, pieprzysz pan głupoty o dzieciach i dofinansowaniu obiadów w szkołach. Co ty, człowieku, kurwa, w ogóle nam przepraszam, polityczna, totalnie. Co ty, człowieku, nam w ogóle opowiadasz? To są wszystko głupoty. To są wszystko głupoty, kochani. Sebastian, zobacz. Tak jak właśnie wspomniałem teraz o tej żywności i tak dalej. Zniszczyli nam rolnictwo. Zniszczyli nam przemysł mięsny, zniszczyli nam w ogóle całkowity przemysł, wiesz? Cały przemysł. Wszystko zniszczono. Nie mamy swojego przemysłu. Gdyby teraz na przykład wybuchła jakaś wojna, wiesz, tutaj w Europie i nie byłoby możliwości dostarczenia właśnie żywności do naszych sklepów, do tych supermarketów, tak? To wiecie co? W przeciągu jednego dnia zdychamy z głodu. W przeciągu miesiąca, załóżmy. Nie, w przeciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia nie będzie żywności, bo ludzie wszystko z marketów wywiozą, a później będą głodować, bo nie ma pól, nie ma zasobów po prostu wsi. Tak jak przy każdym konflikcie jakimś, który był w Polsce, zawsze były to zasoby wsi, polskiego rolnika, który po prostu pozwalał żyć temu krajowi. A w tym momencie, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego, jest koniec, bo nie będziemy mieli zasobów żywnościowych. Wiesz, co mi się właśnie tak przedstawia teraz właśnie w umyśle. Przychodzi mi na myśl, że takie właśnie sytuacje bardzo często możemy zaobserwować w różnego rodzaju filmach. I jeden taki film, chodzi mi tutaj o zombie, przychodzi mi właśnie na myśl, gdzie w momencie właśnie jakiegoś takiego wybuchu, wiesz, czy... No ja wspomniałem tutaj temat wojny, ale no niech wpadnie na przykład właśnie jakaś zaraza czy coś podobnego. Zakaz wjazdu do miasta czy właśnie na teren całej Polski nawet może być wprowadzony, jakichkolwiek transportów, tak, i temu podobnych rzeczy. Także mamy automatycznie zero dostaw żywności, tak. Nikt nie może wyjechać, zaczyna brakować żywności. I co się dzieje? Ludzie zaczynają się zabijać. Po co? Po to, aby uzyskać pokarm jakiś. I ludzie zaczną się samodzielnie poprzez właśnie głód, taki prawdziwy głód, zabijać, mordować po to, aby zjeść kogoś rękę, nogę, no bo przecież tam jest trochę mięska.
A co mają jeść? Kamienie będą jadli? Tak, to jest scenariusz taki ludzie, tragiczny, nikt, ale całkowicie... Ale nikt o tym nie myśli, nikt się możliwe, nie zastanawia, tak? Wiesz, każdy... Przy likwidacji polskiej wsi, polskich rolników jest nie mamy, scenariusz... Nie mamy żadnego, nie roz, nie mamy. Nie mamy żadnego scenariusz rozwoju. Scenariusz bardzo prawdopodobny. Tak, gdzie zapasy żywności, gdzie są tylko w marketach, po prostu na 2-3 dni jakby zostały wykupione szybko i to wystarczy. A teraz zobacz, Eskimosi? Eskimosi posiadają dzisiaj nawet naszą wodę. Tak. Niech no właśnie zatrują, tak jak rozmawialiśmy o tym. Nie ma wody, nie ma żywności, co zrobicie? Ludzie, co zrobicie? A co nam te, a co nam z 850 miliardów funtów, czy nie wiadomo czego, jak to są tylko papierki? Zjecie to? No zresztą to są wirtualne papierki, na razie bardzo wirtualne. Nie przypuszczam, żeby... Mirek, hejterzy... Proszę się o rozwiązanie, nie tylko hejterzy, ale i ci, co tam komentują, bo czytałem jakieś tam komentarze pod naszymi materiałami, domagają się rozwiązań. Będziemy przedstawiać te rozwiązania w kolejnych programach. Tak. Dla naszego kraju. Będziemy, to nie będzie bla, 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 tak jak to robią w tej chwili od 30 lat, to politycy, tak, włącznie teraz z Morawieckim, z Dudą, tak. Z tymi obecnymi, tak, czy inni. Tylko będziemy przedstawiać konkretne rozwiązania, jakie można tu szybko wprowadzić, żebyśmy byli bogatym, zasobnym społeczeństwem, żeby ludzie wrócili rzeczywiście za granicę, żeby polski przemysł się rozwijał, a Lechia rosła w siłę nasza, tak? Bo tak nazywajmy od dzisiaj nasz kraj. Nie mówmy Polska, nie mówmy Polin, tylko mówmy Lechia. Bo to jest Lechia, my mieszkamy w Lechii, jesteśmy Lechitami, Lechami. Ja chciałbym, aby Polacy się wypowiedzieli na ten temat. Chciałbym, aby obywatele nam powiedzieli, czy chcieliby Lechię, czy powrotu Królestwa Polskiego, jako Królestwo Polskie, wiesz? Królestwo i Lechii. Od tego Królestwo Lechii. O, nie Polski. Raczej w taki sposób. Ale ten król, żeby nie był takim monarchą rządzącym, proszę ja ciebie, tylko... O, tak jak ja wcześniej wspomniałem, wiesz? Jak sędzia, wiesz? Osoba, która nam pilnuje, aby wszystko naprawdę funkcjonowało jak należy, aby nic nie działało przeciwko nam, a właśnie dla nas. Ale tak przy okazji jeszcze, bo rozmawiamy cały czas o panu Potockim, taki specjalny program, panie Potocki, to dla pana dzisiaj zrobiliśmy i dla tych wszystkich właśnie hejterów i ludzi, którzy oczerniają osoby, które głoszą prawdę i nie boją się, wiesz, nie boją się mówić tego wszystkiego tak naprawdę jak jest. Panie Potocki, taki pan głośny właśnie w internecie jest i tak dalej. Proszę nam naprawdę powiedzieć, dlaczego nie ogłosił pan tak wspaniałej wiadomości, tak, dla nas Polaków, jaką pan głosi, i warszawiaków w tej debacie prezydenckiej w TVP Info, że pan uzyskał już te, ile to było? 850 miliardów funtów. Funtów. Dlaczego? Dlaczego? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo moi drodzy, wszyscy domagaliśmy się, wiesz, z tej drugiej RP, gdzie nas wyrzucono, tak? Bo już krzyczą do nas, tak, że nas wyrzucili stamtąd, bo coś tam. Szczerze, kochani, kupno prawdę, nikt nas stamtąd nie wyrzucił ze względu na to, że biorąc pod uwagę prawo, w jaki sposób powstają partie i w jaki sposób one powinny egzystować, to oni to właśnie prawo złamali. Złamali bardzo wiele rzeczy, ale nie będę się teraz do tego odnosił. Może kiedyś jeszcze powrócimy do tego tematu, ale mam jeszcze takie właśnie bardzo ważne pytanie i przy okazji informacje dla Państwa i tutaj również dla Ciebie. Jak to jest, że kancelaria prawnicza Pembridge za rok 2017 nie uwzględniła w swoim zeznaniu podatkowym rzekomej sumy 25 milionów funtów, na którą wystawiła fakturę i otrzymała zapłatę czekiem z Lloyds Bank z pańskiego konta, panie Potocki? Wiadomym nam jest również, że na koncie Pembridge, jak to się mówi, Solicitors, w banku HSBC czek na sumę 25 milionów funtów nie został zrealizowany. To wszystko było pokazane. Panie Potocki, ma pan... Wie pan co?
Starczy panu do 21. tyle dni na odpowiedź nam na to pytanie, zanim dojdzie do tych wyborów? Szczerze mówiąc, ja chciałbym, aby człowiek, który naprawdę dla Polaków chce dobrze, zajmował właśnie takie zacne miejsce jak prezydent, czyli osoba, która ma reprezentować nas, naród, nas Polaków, nas obywateli, bo tu już nie chodzi tylko w tym momencie o samych Polaków, ale właśnie o wszystkich ludzi, którzy zamieszkują dany teren, gdzie osoby właśnie tego typu kandydują, działał naprawdę dla nas, a nie dla własnego dobra. Takie na przykład gadanie o tym, że jak to będzie, jak to panie Potocki pan mówi względem tych kredytów, wiesz, frankowych, że będą te kredyty, proszę ciebie, umorzone. No my też wiemy, panie Potocki, że pan również ma takie kredyty we frankach i pewnie dlatego pan chce tak bardzo uzyskać ten fotel właśnie prezydenta Warszawy i umorzyć tylko na terenie Warszawy właśnie te kredyty. A co z resztą Polaków, którzy zostali oszukani? Proszę nam odpowiedzieć również na to pytanie. Wiecie co, kochani, ja mam naprawdę dosyć tego cholernego oszustwa. Czas najwyższy, aby również tego oszukanego rządu, który jest naprawdę, on jest nielegalny i to nie poprzez to, że oni tam sobie władzą, znaczy ten zdobyli w 89 poprzez takiego Bolka, wiesz, i tak dalej władzę. Nie, oni działają na dzień dzisiejszy typowo antypolsko. Wszyscy muszą, wszyscy jak jeden, stanąć przed Trybunałem Narodowym, nie Trybunałem Stanu, bo Trybunał Stanu to są też również ich ludzie, przed Trybunałem Narodowym, gdzie sędziowie Sądu Narodowego, tak jak mamy na dzień dzisiejszy właśnie powołany Krajowy Sąd Obywatelski, tam są sędziowie pokoju, ludzie naprawdę prawi, szczerzy, kochający naszą Matkę Ziemię, kochający ludzi, działający na ich korzyść, na ich dobro, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia, bo każdy z nas naprawdę działa dla tych ludzi ze względu na fakt, że oni potrzebują pomocy, wiesz, i my tej pomocy udzielamy. To tak samo jak lekarz powinien leczyć, wiesz, i nie patrzeć na to, czy on coś z tego uzyska, tylko jeśli ja widzę, wiesz, że ciebie boli głowa, to ja postaram ci się dać taki środek albo pomóc ci, żeby ta głowa ciebie nie bolała, bo ja chcę ujrzeć w twoich oczach zadowolenie, uśmiech, radość, aby twoja twarz również pokazała, czyli twoja mimika dała mi taki znak, że ty jesteś zadowolony z tego, że jesteś. A ja mam jeszcze też osobiste pytanie do pana Potockiego, znaczy nie osobiste, tylko pytanie takie, które będzie papierkiem lakmusowym też jego intencji. Panie Potocki, czy po objęciu ewentualnie, nie mówię władzy w stolicy, ale jak pan będzie kandydował na prezydenta Polski i obejmie pan władzę, czy pan zrobi opcję zerową w wymiarze sprawiedliwości, czyli w sądach, w prokuraturach, też czystkę w służbach, ale chodzi głównie o sądy i prokuratury, czyli opcja zerowa i postawienie także przed tym Trybunałem Narodowym wszystkich sędziów i prokuratorów. Dlaczego mówię wszystkich? Bo oni działają w zorganizowanej grupie przestępczej wszyscy. Nie ma w tej chwili żadnej reformy, bo Ziobro i ta reszta bandy z Ministerstwa Sprawiedliwości działa z tymi, współdziała z tą zorganizowaną grupą przestępczą, chroni tą grupę przestępczą. A dlaczego to jest grupa przestępcza? Bo nawet jak się mówi, że są jacyś tam uczciwi sędziowie i prokuratorzy, to oni doskonale wiedzą, co robią ich koledzy. Nie reagują na to, a poza tym są ubrani w te same uniformy, w te same togi, a jeżeli ktoś przynależy do jakiejś grupy, gdzie się ubiera w te same mundury, w te same szaty, tak, przywdziewa, no to należy do tej grupy, czyli jest członkiem tej grupy. A to jest zorganizowana grupa przestępcza. I to jest pytanie do pana. Czy pan zrobi opcję zerową i czy rozliczy tych po prostu rządzących tym krajem, tą władzą, którą jest władza sądownicza, nieograniczona, niekontrolowana przez od 39 roku w zasadzie, tak, od czasu II RP w ogóle niekontrolowana, niszcząca ten naród. Następna rzecz.
Czy pan po objęciu prezydentury, nie mówię prezydentury Warszawy cały czas, tylko prezydentury tego kraju, ewentualnie, będzie w stanie po prostu dać czas na opuszczenie kraju przez Eskimosów, tak to nazwijmy. Czy będzie pan w stanie, bo Eskimosi muszą ten kraj opuścić. Tak. Tak. Czy pan da takie ultimatum po prostu, bo to jest papierek lakmusowy. I wtedy się skończą problemy tego kraju. Tak. I to jest dwa pytania do pana. Jeżeli te problemy znikną, to tutaj będzie sielanka po prostu. Tak. Dobrze. Szczerze, Sebastian. Dziękuję ci, Mirek, za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję również tobie. Ja chciałem zaprosić państwa jeszcze na reportaż, który też ukaże się dzisiaj, z Jakubem Ławniczakiem, znanym już blogerem internetowym. Trochę o innych wymiarach, ale także trochę związanych z tym, co jest po prostu. Tylko może trochę inne wymiary, bardziej nie tylko przyziemne, ale to bardziej szerokie. Zapraszam na ten wywiad. Prosimy o subskrypcję, prosimy o udostępnianie naszego programu. Prawda zwycięży. Jeszcze raz nie walcząc. Nie walcząc. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.